Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0, kolejna odsłona. Zapraszam do e, partii. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Aktualny, aktualny ranking to 1168 e, i zaczynamy. E, zaczynałem z rankingu 1000, więc dopiero mamy w zasadzie początek. E, mamy E4, mamy E5, mamy skoczek F3. E, no to co? Może partię hiszpańską w sumie zagramy? Chyba nie, nie grałem w tej partii hiszpańskiej w chociaż nie pamiętam dokładnie. Tutaj nie dam sobie ręki obciąć za to. Aczkolwiek spróbujmy różnych debiutów pograć. Ktoś mi sugerował, żeby zagrać obronę Karokana czarnymi. W sumie, dlaczego by nie? Zagram od razu D4. Żeby atakować centrum, tu jest posunięcie. No to nie jest najlepszy ruch. Zobaczcie, już mam teraz fajną sekwencję wygrywającą materiał. Bicie na C6, potem bicie tu, bicie tu, wybijam het hetmana, i potem zbijam pionka na E5, czyli podstawienie pionka ze strony przeciwnika. No prosty błąd, który y, się go, y, który został wykorzystany bardzo szybko. Pionek więcej, zepsute piony, jest po partii praktycznie. Wiadomo, można grać do końca, para końców po stronie czarnych, ale zawsze wybieram białe, to jest kompletnie, no jest kompletnie wygrana partia. I kolejny pionek oczywiście, bo tutaj jeden wisiał i drugi, no to biorę kolejnego piona. Dlaczego by nie? Skoczek wprawdzie troszeczkę tańczy, ale to nie zmienia tutaj niczego, dlatego że, o wyprowadzę sobie teraz gońce, żeby tu dobrze kontrolować. Niczego to nie zmienia, dlatego że nie ma hetmanów, które mogłyby na przykład nas zaatakować. Często właśnie tak jest, że coś tam poświęcamy, jest hetman, atakujemy i y, jest dobrze. Tutaj jeszcze zagram z na C3, naturalnie. Y, jeżeli będzie skoczek F6 to mamy E5 i przeciwnik nie dostrzegł widełek. Oczywiście można się jeszcze do tego uratować, grając na przykład gońcem, atakując skoczka, który pilnuje pionka, ale to będzie tylko y, zabieg kosmetyczny wymiana. Więc ja sobie ja się zastanowię, czy wybić tu, czy tu. Już nie mam tego dylematu. Bo przeciwnik wolał oddać figurę. No i cóż, sytuacja jest tutaj prosta. Aha, ojejku, zobaczcie. Przecież jeszcze tutaj podstawił. Dopiero teraz to zauważyłem. No, ale chciało mu się grać. Okej, okay, lecimy dalej. Festiwal podstawek. No i zobaczymy, jak zagra przeciwnik. Jest c 4. No niech będzie ten, ta obrona karokan. Niech będzie C6, zobaczymy, jaką linię przyjmie przeciwnik. Czy wymieni, czy przepcha, czy zostawi. Ma, można grać różnie, zostawił. Dobrze, no to jest bicie na 4, tak również można grać. Jeden z głównych wariantów. I teraz pytanie: jeżeli będzie bicie skoczkiem, można zagrać tak. Można też zagrać skoczkiem na D7, żeby wprowadzić drugiego skoczka. Mogę też zagrać gonie CF5. Gonie CF5 mi się bardziej podoba, zagramy tutaj. Aczkolwiek ostrym wariantem jest granie skoczek F6 od razu, bo jak wybiję skoczek, to tam możemy GF zrobić, i tam naprawdę są bardzo ciekawe takie ostre rzeczy, ale. Tym razem niech będzie goniec F5. Tutaj dobrym odejściem jest oczywiście skoczek na G3, żeby atakować gońca z tempem. Goniec ucieka tutaj, gra się H4, gra się H6, H5, goniec H7, goniec D3, potem się to wymienia. I to są takie linie dosyć standardowe, grane bardzo, bardzo często. Nieistotne. Przeciwnik chyba jest w małym lesie. Zobaczcie teraz, jakbym zagrał skoczkiem tutaj to dostanę mata na d6, sprytna pułapka. Myślę, że w tej sytuacji um, zastanawiam się, czy nie wybić skoczka po prostu, ale wydaje mi się, że to nie jest najlepsze. Zagram po prostu e6, żeby nie było tych pułapek. Będę miał potem możliwość y, zagrania tutaj. Słuchajcie, co ja zrobiłem? Przecież ja mogę zbić piątkę za darmo. Co nie? A i teraz to mogę zbić skoczka za darmo. Ajajaj, um, no właśnie. W ogóle nie brałem pod uwagę, że w tej sytuacji mogę wziąć po prostu pionkę. Przeciwnik zagrał tutaj, no ale to nic nie znaczy, dlatego że po prostu zbijam. On wybije tu, no ale ja też kolejnego tutaj kolejną figurę wybijam. Skoczek F6, wyprowadzenie figury z tempem. Tak po prostu, figura więcej. No, był zagrany karokan, ale to i tak nic nie zmieniło. No to wyprowadzę kolejną figurę, szybko gramy. Oczywiście może być takie zagranie, jasne, tu damy sobie szacha. Hetman ucieka po prostu z tempem żeby nie tracić czasu. Ruch C3, prawdopodobnie. No i w karokanie możemy potem próbować szarpać centrum, ale polecam najpierw, żeby nabrać dobrych nawyków, to najpierw wyprowadzić figury i spróbować zrobić roszadę. To znaczy, w tej sytuacji mogę nawet zrobić długą roszadę, no ale tu też nie będę za dużo. Opowiadał może o takich oczywistych sprawach, bo jest figura więcej czarnej więc nawet można jakąś inną strategię obrać. Można szybciej zaatakować. Można, można wszystko, tak naprawdę. No cóż, zagram tak. No, spróbuję zagrać od razu E5. Można było to zrobić od razu. Tak, chodzi o to, że tu grożą widły. Jeżeli bicie, to bicie. No i pewnie tak to się potoczy. Tutaj, tutaj i dalej figura więcej dziwna tendencja przeciwnika, że wymienia figury, Znaczy, to jest taka typowa chyba tendencja, a zastawię pułapkę taką bardzo prymitywną zobaczcie chcę dać mata co tam może się uda może przeciwnik się pokusił jakaś wieża e1 i dostanie mata w dwóch, ale przypuszczam że nie tutaj pewnie trzeba zagrać f4 lub g3 po f4 mam zawsze odejście z szachem więc też zdążę zrobić roszadę i wszystko się będzie trzymać no, cóż, mogę powiedzieć, jest G3, ok, jest G3, to zrobimy po prostu ruszadę. I tyle, ruszada wejście wieżą na linię D, na linię E. I tyle w temacie. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli ktoś na przykład zdobędzie figurę, no to nie można myśleć w ten sposób, że już. Wygraliśmy partię, absolutnie nie. Zagram bezpiecznie tu, chociaż nie. Może zagram tak. Zagram tak, spróbuję sprowokować przeciwnika, znaczy, ono może sam tak zagrać, żeby zagrać gońcem, to ja wtedy po prostu wezmę tę wieżę. Nie muszę tego robić, ale to zrobię, bo raz, że nawet jakby było równo w materiale, to byłoby to pewnie korzystne w miarę. Znaczy dwie wieże za Hetmana w takiej pozycji, gdzie jest stabilna struktura pionów i nic nie jest poszarpane. No to teoretycznie to jest dobre. Oczywiście nie zawsze. o właśnie, zagrał, więc dla przykładu zbijamy. Najważniejsze jest to, że on zbije i jest z szachem. I w tym momencie teraz myślę bardzo poważnie, co zrobić z gońcem, bo tutaj się wszystko trzyma. Myślę, że goniec f8, chociaż goniec nie, goniec c5 może być dobre, żeby tu się ustawić i celować w f2. No to tak zrobimy. On nie ma takiego zagrania, żeby atakować mi dwie figury, dlatego że też chcę zagrać wieżą tutaj i trzymać swoją drugą wieżę. A chce zapalować na punkt F2. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić dokładnie. No, no, będzie przeciwnik tutaj próbował mnie szarpać. Oczywiście może zagrać A4, to wtedy zagram A5. Trochę się to pewnie pozmienia, chociaż mogę też tak zagrać. Mogę też tak zagrać, bo jak zagra tak, to ucieknę sobie na A7. W sumie nie trzeba tak otwierać, bo ważne jest to, że Hetman nie może wejść na siódemkę. O! A to ciekawe, Zbije tu, zbije tu i uciekam tam pionkiem do góry. Tak, tak zagramy. Oczywiście tutaj teraz będzie, teraz będzie bicie tu. Do tego pionka oddam świadomie. Jeżeli on zbije tak, to mogę zagrać wieża A7. Mata nie ma, bo na D8 się trzyma. Ale chwila, taki ruch jest. Nie, nie ma takiego ruchu, bo jest bicie. To musi się trzymać. A w każdym razie, co ja w ogóle gadam? Słuchajcie, zawsze mam obronę wieża E8. I skoczek tutaj też broni, więc... Wizualnie wygląda jakbym zaraz miał dostać mata na ósemce, ale lufcik jak widać nie jest potrzebny. A chodzi o to, że tutaj wyrobiłem sobie, znaczy przeciwnik na to pozwolił wolnego pionka, który będzie maszerował sobie w następnych posunięciach. Jeżeli nic się złego tutaj nie będzie wydarza wydarzało, przeciwnik nie będzie groził jakimś konkretem, to właśnie w ten sposób będę sobie grał, a wieża zawsze może wrócić i chronić mnie przed matem. Dobra, jest taki ruch, więc... Aha, tutaj mogę niby zbić. Nie no dobra. Chyba trzeba wrócić kulturalnie. Jeżeli będzie zagranie gońcem na C6, to zawsze mam wieża D8. Dokładnie tak też się dzieje. Wieża D8, goniec broni. Ósemka jest już bezpieczna i bardzo prosty plan ucieczki. Oczywiście widzimy, że białe też mają dwa pionki więcej. Wróć dwa pionki wolne, ale one też nie, nie idą bo mój goniec jednak tutaj blokuje póki co, więc to jest też ważna, ważna informacja. Ktoś by powiedział, a, dwa wolne pionki, to mi się nie opłaca. No, ale to jest pozycja taka, że właśnie się opłaca. Idę tak, a on będzie tutaj pewnie maszerował, więc wtedy będę mógł nawet tak zagrać. Ba, inaczej. Jeżeli tak, to tak, jeżeli tak, to tak, jeżeli bicie, a, to nie mogę tu, bo mi wisi wieża. O to pomyślę. Chociaż ja już wiem, co zrobić. Bo jak zagra tak, to ja mogę nawet chyba tu po prostu zagrać przyblokować, ewentualnie zagrać tutaj. No, to się trzyma. To się trzyma, nic nie grozi. Bo nawet jak będzie C4 gram gońcem. Jak zagra tak, to zbije. Jak zagra tak, to wtedy ucieknę, ale będzie już jeden pionek. Więc tak to będzie wyglądało. Bicie, no to bicie. Pewnie zagra tu. O! To tego nie widziałem, a to mnie zaskoczył gościu. Sprytne. Dobra, gram tak, blokuje pionka. A, to sprytne było. Wow. Yy, no. Tutaj bije brawo, tego nie zauważyłem. Po prostu nie brałem pod uwagę, że tu się go nie otwiera. To też nie. Po prostu przeoczyłem. okej, okay. a to nie zmienia faktu, że pozycja nadal jest wygrana. Tylko jeszcze trzeba będzie zrobić kilka ruchów. Prawdopodobnie kilka, no troszkę więcej niż kilka zapewne. Na przykład, skoczkiem tutaj, chociaż trzeba uważać na taki ruch, żeby Hetman nie atakował dwóch figur. Ale myślę, że g6 będzie ruchem solidnym. Teraz tak patrzę, żeby hetman nie wszedł tu. I teraz grożę skoczek tutaj, żeby atakować tu, jak się pionek ruszy, to będą widełki. No, jeszcze zobaczymy, co przeciwnik zagra. Prawdopodobnie ruszy hetmanem, no bo czym innym może ruszyć w tej sytuacji. Jeżeli na przykład białe by zeszły z dwójki, no to wtedy wchodzę wieżą i atakuję na f2. Taki będzie też plan. No, jak widzicie, teraz dwie wieże za. I dwie wieże i lekka figura za Hetmana to jest ogromna przewaga. Dobra, jest Hetman na E2. E, może tak po prostu? Dlaczego by nie? Dwie wieże tutaj świetnie działają. Hetman pewnie na F3, to wtedy skoczek E4. Ewentualnie jeszcze, jak Hetman zagra na F3. Można by się tu pokusić o król G7, żeby bronić. Chyba on wejdzie tu, na C6. Um. Nie no. Nic tutaj strasznego nie ma, ale chyba jednak ta pierwsza myśl. Pierwsza myśl zostaje, dlatego żeby Hetman nie wszedł na C6 i ja będę chciał tego pionka zbić, ja oczywiście nie muszę go od razu zbijać, nie muszę się śpieszyć, tutaj to wszystko działa, mogę zbić końcem, potem wrócić gońcem i otworzy się po prostu linia do kolejnego natarcia, mogę też nawet wieżą przecież zagrać na D2 w tym wypadku. Tutaj figury ze sobą fajnie współpracują. Tutaj pojawił się taki, e, można by to nazwać, e, może nie trójkąt bermudzki, ale taki trójkąt w takim sensie, że tak. Goniec broni wieży, wieża broni skoczka, skoczek broni gońca. To jest taki ciekawy układ, gdzie te figury razem właśnie ze sobą współpracują. E, w tej sytuacji chyba tutaj, bicie tu, bicie tu, 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 tak. Tak zrobimy. Po prostu taktykę liczymy. Ok, no to już przeciwnik tutaj chyba przeoczył również. Po prostu bierzemy Hetmana. Ciekawy jestem, czy uda się przebić dzisiaj ranking 1200. No, jak tak będzie w miarę szło szybko. To tak. Słuchajcie, no, grajmy E4 póki co na tym poziomie. Jest E6, różne, jak widzimy, debiuty powstają. Dobra, D4, obrona francuska. O, B6. E, dobrze, to zagramy z końcem na D3 najpierw w ten sposób, żeby nie wystawiać skoczka na jakieś tam związania, chociaż to też nie jest złe. E, I tutaj e, wystawię skoczka na F3 z planem Hetman E2. E, to też jest fajne. Jeżeli skoczek wejdzie, to Hetman E2 jak najbardziej będzie dobrze wyglądało. A zauważcie teraz, że po takim szybkim rozwinięciu figur, zrobieniu centrum, mam szybką roszadę. Też, też jest w porządku. Dobry ruch. Dobry ruch. Ja trochę tutaj spróbuję zamieszać. Nie mówię, że to posunięcie jest dobre. Od razu zaznaczam. Nie trzeba po mnie powtarzać. To jest specjalny zabieg z mojej strony. Taki trochę... No a przeciwnik nie wziął pionka. No właśnie. Ja to zrobiłem specjalnie. Gram tak teraz, żeby otworzyć linię, żeby zaatakować tutaj króla. To jest też... Często taki ruch, ale on dziwnie gra, strasznie prowokuje. No dobra, gram skoczkiem, no teraz bronię, po prostu bronię. Chodzi o to właśnie, z Gambitu Hetmanskiego wziąłem ten motyw. Czy on jest teraz dobry, to prawdopodobnie nie, aczkolwiek lubię czasem sobie intuicyjnie poświęcić, co on w ogóle robi. Dobra, biorę pionki. Jak daje pionki, to trzeba brać. Ha! Konkretnie chciał uzyskać pole na g żeby pewnie skoczka wyprowadzić. No to teraz mu na to nie pozwolimy. Gramy wieża E1. Jeżeli wyjdzie skoczkiem, to dostanie plombę. Tutaj musimy pilnować, żeby odbić Hetmanem. To teraz i tak jest D6 plomba. Bo Hetman pilnuje na D6. No jak zbiję tutaj, co wątpię, aczkolwiek cuda się zdarzają. To wtedy po prostu odbijam. Eee... No, i co? A tak nie mogę? Tak, zagramy. Od razu nie ma tutaj bicia. Tutaj również nie ma bicia, bo jest tam. Więc, jak przeciwnik zbije, to wtedy zbijamy na przykład tym. No cóż. Trzeba chyba wziąć w końcu tego gońca. Czyli, jeden taki lewy ruch w centrum, zobaczcie, na no, otworzenie pozycji i się udało. Myślę, że tak zagramy, atakując od razu Hetmana. prawdzie może być takie F5, ale wracamy sobie wtedy i przeciwnik już nie może zrobić krótkiej roszady, ewentualnie długą. No, ale to wyprowadzimy sobie tutaj gońca. Za chwilę takim zabiegiem, jak: A jeszcze zobaczcie, pomógł, bo jak zagram gońcem, no to oczywiście atakuje teraz wieżę. Więc no, figury tutaj grają już dobrze, bardzo dobrze. I zaraz zagram skoczek E5. Tutaj za chwilę nie będzie może tego w ogóle wybić, bo tam poleci. A zaraz. Będę. Co? Masakra, co? Co on tutaj mi oddaje? wszystko mi oddaje. No oczywiście po wybiciu, zbijam tu, jak zbija, jak zbija gońcem, to odbijam hetmanem. Bazujemy cały czas na związaniu. Dobra taktyka weszła po prostu. No i tyle. Ojej. A wszystko się posypało. Patrzcie co się dzieje. Tak, jeszcze może. No to już bez znaczenia chyba. No to jeszcze szach tutaj atakujemy, pewnie odejdzie. A, tak się jeszcze może zasłonić, ok? Dajmy jakiegoś kontrolnego szacha. Myślę, jak tu dać ci, przeciwniku mój drogi, mata, no ale myślę, że tutaj po prostu zbijemy z atakiem z tej strony i z tej. Dobra, mamy, ma, mamy to 1192. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika 1181. Skoczek na F3. Ok, e, jakby tu zagrać? Może, może B6. Nie to, że lekceważę, ale e, tak też można oczywiście sobie popykać. D3, no właśnie, czyli taki, e, takie otwarcie RTG. Zastanawiam się teraz, jak do tego dobrze podejść. Może wyprowadzę skoczka, sprowokuję taki ruch. E, ewentualnie teraz tak. To jest takie trochę dziwne Dobra, zagram, zagram D5, spróbuję o te centrum zawalczyć Wybił przeciwnik No dobra, kulturalnie odbijamy skoczkiem Zagram sobie drugie Fianchetto z tej strony Okej, okay. goniec Jeżeli wybija, to ja bardzo chętnie wybiję Hetmanem i będę celował już w G2 Żeby dać mata, a już skoczek mnie nie odpędzi Ewentualnie C4 może mnie odpędzić Ale to jest na moment, bo mogę wtedy tak Szybka roszada nikomu nie zaszkodziła Gość gra bardzo szybko Muszę przyznać a wiecie co? Prymitywnie chcę grać w szachy. Tutaj nie tu, to, to odejście nie jest najlepsze, bo tutaj jest dobre. Dobra. Grajmy lepiej w szachy. Dobrze. Nie, nie będziemy grać prymitywnie, tylko dobrze. E, Okej. Okay, no myślę, że tutaj chcę HB4, chcę zagrać z Kubaniutki. No dobra. Muszę wyjść z koczkiem. Pilnuję pól. Zaraz wieża D8. E5, E5, koniecznie, żeby nie było D4, walczymy teraz o takie centralne pola. No dzisiaj taki e, merytorycznie speedrun się zrobił, um, tutaj będzie chciał zagrać e, może w ten sposób, dobra, niech sobie tam gra. Wymienię tego gońca, odbiję królem, nic nie będzie, po prostu będziemy grać na strategię. E, założę się, że teraz wybiję, jak wybiję to tutaj, Zagram F6, żeby wzmocnić pionka i nastawić się na ten punkt D3. Po prostu strategicznie to sobie ogarniemy. A! Wrócił! A to mnie trochę zaskoczyło. Ciekawe w sumie. Ciekawe to było. Zagram tak, żeby zagrać pionkiem, ale nie od razu, bo B4 dostanę bardzo nieprzyjemny ruch. Ale mogę zagrać sobie skoczek F5. I na przykład ten. To posunięcie zaczerpnąłem również z obrony skandynawskiej. Zobaczcie, tak. koniec już nie może na H6. I teraz pytanie: Zostawimy pułapkę. Go Hetman C6. Teraz będziemy tutaj celować i będę chciał zagrać taki ruch. Dobra, i gram taki ruch. Taki sprytny ruch, dlatego że on nie może zbić, bo dostanie Mata. A jak mi zbije tutaj to skoczek E2 i zdobywam Hetmana. Więc ten ruch wtrącony jest bardzo nieprzyjemny. Ok, I mogę po prostu zagrać wieżą na E8, nie obawiając się niczego. A groźby pozostają. On oczywiście dostrzega, że nie może zbić na D4, to już widać. W następnym ruchu grożę tym ruchem. O, właśnie, I teraz z tego korzystam. Zbijam gońca, niby figurę tam ustawioną bliżej jego obozu, ale dzięki temu zdobywam pionka. No i też skoczek nie ma już takiego bardzo mocnego podparcia. Teraz w ogóle wieża F3 rozpatruje, i myślę, że to jest na naprawdę dobre posunięcie. Poświęcenie jakości, tym bardziej, że już jest jeden pionek więcej. A, bo bał się, bał się, bał się. Dobrze gramy tak. Czy ja tu się nie wygupiłem? Nie, dlatego że skoczek D4 to wieża zbija D4. Bo czasami są takie ruchy, które przecinają dwie wieże. To są niebezpieczne posunięcia. Ok, no to teraz wybijam po prostu. I wybijam na C4. Zwyczajnie zbieram materiał. Materiał jest po mojej stronie. Dwa pionki więcej. Grozi goniec E4 z Biciem wieżyczki mogę spróbować wymienić Hetmany. Mogę spróbować wymienić Hetmana, ale nie muszę. Może po prostu C5, tak po prostu, żeby już wieża tam nie chciała zerkać mi na słabszego pionka. A to tutaj, może gońcem, sobie zagramy. Atakujmy tego Hetmana. Można grać naprawdę dużo rzeczy dobrych, można też goniec H6, ja sobie zdaję sprawę, że gram trochę szybko, yy, tutaj skoczek D2, wprawdzie może mi wziąć gońca, ok, niech bierze, zagram hetmanem, będę groził teraz tutaj. No, no, po prostu w takich sytuacjach starajmy się szukać słabych pól przeciwnika i je próbować atakować. No skoczek jak tutaj zbije, to dostanie tutaj goniec plombę, dokładnie. Taki szach nawet na F6 jest niegroźny, bo królki 7, chociaż tu trzeba uważać. To trzeba uważać dokładnie. O, poddał 1200. Moi drodzy, 1200 to jest równy ranking. Może dzisiaj troszeczkę krótszy speedrun. Te 21-2 minutki wystarczy na ten moment. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.